Dzień dobry. Temat na dzisiaj to kultura starożytnej Grecji. I jest to temat czwarty, z drugiego rozdziału. Oglądamy. Temat ten niestety, podobnie jak i bogowie i mity, będzie nieco dłuższy, ale postaram się to robić tak w miarę szybko i streszczę kolejne aspekty, bo ten temat można podzielić na takie cztery, można powiedzieć, że rozdziały. Więc zaczynamy. Zaczynamy sobie od kultury Greków, a dokładniej od tego, co można zobaczyć, czyli malarstwo oraz rzeźbę. Ale najpierw parę słów o samej kulturze. Starożytni Grecy, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, wierzyli w tych samych bogów i ci bogowie przenikali w opowieściach do ich życia, ale nie tylko w opowieściach, ponieważ będą widoczni też w kulturze oraz sztuce, czyli w malarstwie, ale też i w rzeźbie. I można powiedzieć, że sama kultura oraz sztuka w poszczególnych polis, mimo tego, że tak bardzo różnych od siebie, będzie bardzo podobna. Dlatego mówimy dzisiaj o kulturze starożytnych Greków, bo ona wszędzie będzie niemalże taka sama. Będą takie same sztuki plastyczne, będzie teatr się rozwijał tak samo w każdym polis, będzie nauka, będzie sport, czy w ogóle wszystkie inne dokonania też będą widoczne. Idziemy sobie do malarstwa oraz do rzeźby. Malarstwo będzie się objawiało tym, co powiedziałem na temacie pierwszym, na przykład w postaci amfory, czyli będą zdobić różnego rodzaju naczynia, będą zdobić wielkie patery, których podawało się owoce i tak dalej. I to będzie charakterystycznym takim, no, można powiedzieć, że kolorowaniem tych waz oraz amfor i wszystkiego innego. Oczywiście będą one najczęściej przedstawiały życie bogów, jakieś opowieści mitologiczne, ale też i rywalizację sportową, o której jeszcze później będę mówił. Co do rzeźby. Tu wyglądało to nieco inaczej. Będziemy sobie brali pod uwagę dwóch bardzo ważnych rzeźbiarzy, którzy będą tworzyli w starożytnej Grecji. Będzie to Fidiasz, który był takim raczej rzeźbiarzem figur statycznych, czy takich bez ruchu, stojąc po prostu tak. No i on to rzeźbił. Więc generalnie nie było to jakimś wielkim wyczynem. Natomiast sama ilość tych figur, które Fidiasz wyrzeźbił oraz rozmiary niektórych z nich, no już robią wrażenie. Fidiasz jest autorem na przykład takiej pięknej rzeźby, jaką możemy tutaj niestety tylko w rekonstrukcji pooglądać, czyli Zeus w Olimpii, Zeus olimpijski. Dlaczego? Dlatego, że był on tak bogato zrobiony, a był zrobiony ze złota, z kości słoniowej, jest zaliczany do jednego z siedmiu cudów świata starożytnego, że po trzęsieniu ziemi, kiedy, no niestety, ten Zeus uległ zniszczeniu, ludzie to, co było do zabrania, skradli. I po Zeusie, właściwie olimpijskim, nie zostało nic. Jego drugim dziełem jest Atena Parthenos, która znajduje się na Akropolu ateńskim. Z kolei drugi rzeźbiarz, czyli Myron, zrobił coś innego. On jako pierwszy stworzył rzeźbę przedstawiającą ruch, czyli dyskobola. To jest bardzo istotna rzeźba, proszę o niej pamiętać. Ponieważ Fidiasz to rzeźby statyczne, czyli bez ruchu, a Myron dynamiczne, pokazujące, ukazujące jakiś tam ruch. Jak się przyjrzycie, zobaczycie, że każdy mięsień jest napięty tak samo jak i u normalnego człowieka, który zaraz rzuci dyskiem. Dlatego właśnie dyskobol. Idziemy do teatru greckiego i ja o nim mówiłem też przy okazji tematu poprzedniego, bo mówiłem o bogu Dionizosie. Ponieważ w Atenach co roku odbywały się wielkie Dionizje i to były właśnie uroczystości religijne, które były poświęcone temu Dionizosowi. On był bogiem wina, więc imprezka i tak dalej. W każdym razie, tam narodził się teatr, ponieważ w trakcie takich uroczystości pojawił się chór mężczyzn i chłopców, którzy zaczęli śpiewać pieśni poświęcone właśnie temu bogowi. Ale z czasem do chórzystów dołączyły osoby, które zaczęły prowadzić ze sobą dialogi. Dialog, czyli rozmowa dwóch osób. I te dialogi stały się jakby pierwszym krokiem do teatru, bo jak się okazało, oni będą później aktorami. I to będzie nieodłączna część każdych późniejszych Dionizji, czyli będą to występy aktorskie. I tak w VI wieku narodził się teatr grecki. Musimy wiedzieć, że aktorzy to tylko mężczyźni, nie mogły być to kobiety. Jeżeli trzeba było zagrać rolę kobiecą, przywdziewali maskę i w tej masce występowali, udając kobietę. Na początku w teatrze w ogóle nie mogły nawet kobiety zasiadać. Z czasem na szczęście to się zmieniło i Grecy, jako że na początku tym teatrem nie byli zbytnio zainteresowani, to dostawali pieniądze, żeby pójść do teatru. Dzisiaj wielu z Was pewnie by poszło do teatru, jakby dostali kasę. Ale w Grecji ten teatr się przyjął i w pewnym momencie trzeba było płacić, ale za oglądanie spektaklów. Więc troszkę się to później zmieniło, ale udało się tych Greków do tego teatru przekonać.
W teatrze wystawiane były dwa rodzaje przedstawień. Były to tragedie oraz były to komedie. Tragedie poruszały kwestie bardzo ważne. Problemy, które toczyły się w zwykłym życiu ludzkim, na przykład takie jak nieposłuszeństwo wobec bogów, czy konflikty między ludźmi, ale też i nadużywanie władzy przez niektórych urzędników. Tutaj nie można było wykpiewać sobie nikogo innego. Natomiast takie bardziej prześmiewcze kwestie były w drugim rodzaju przedstawień, czyli w komediach. One miały raczej taki lekki, żartobliwy charakter, one piętnowały takie wady, czy na przykład złe uczynki obywateli i w jaki sposób później te błędy, które popełniali, musieli zrekompensować. Teatr pełnił funkcję wychowawczą, uczył ich życia. Co jest istotne, nie było czegoś takiego jak wyśmiewanie się z bogów. Bogowie byli poza tymi przedstawieniami teatralnymi. Były takie konkursy teatralne, które oczywiście później wygrywali najważniejsi tragediopisarze. I tak będziemy mieli trzech takich tragediopisarzy, warto by ich było zapamiętać. Będą to Aeschylus, Sofokles i Eurypides. I jeden komediopisarz to Arystofanes. To są imiona greckie, proponuję się z nimi zapoznać, bo na sprawdzianie bardzo łatwo będzie Was chwycić na tym, że ich nie znacie. No i punkty polecam. A jak ich poznacie, to ja Was, ani Wasz nauczyciel, Was pewnie tak łatwo nie zaskoczy. Ten teatr to nie jest tylko i wyłącznie przedstawienie, które można było sobie odbębnić gdziekolwiek chcemy. Początkowo rzeczywiście odbywały się one na agorze, ale później, gdzie tych ludzi było coraz więcej, zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu wielkie budowle zwane amfiteatrami. I tam właśnie mieliśmy pierwsze takie większe przedstawienia teatralne. I teraz tak, będziemy mieli na dole chór, który będzie pomiędzy różnymi aktami takich przedstawień wyśpiewywał pewnego rodzaju pieśni, będzie wprowadzał widownię w to, co zaraz się będzie działo na scenie. Tam jest scena. A same słowo teatr wzięło się od greckiego teatron. Teatron to jest widownia, czyli najważniejszy punkt teatrze, bo jakby nie było widowni, to by nikt nie oglądał przedstawień. No, normalna kwestia. Idziemy dalej. Idziemy sobie już do filozofii. Filozofia, czyli taka nauka, która będzie mówiła o tym, jak odpowiedzieć na pytania, które rodzą się w naszych głowach. Na przykład, skąd się wziął wszechświat, jak narodził się świat, co dzieje się z nami po śmierci, skąd wzięła się woda na ziemi. Więc generalnie zaczęto zadawać pytania i zaczęto na nie powolutku udzielać odpowiedzi. I było kilku filozofów, którzy mieli różne sposoby myślenia na różne tematy i kilku z nich sobie tutaj przywołamy. Pierwszym takim filozofem będzie Sokrates. On żył w V wieku, oczywiście wszystko dzieje się przed naszą erą, w Atenach i swoje poglądy głosił podczas rozmów z różnymi ludźmi, których napotykał na drodze. Tłumaczył im, dlaczego człowiek powinien dążyć do doskonałości ciała oraz umysłu. Zobaczcie, nawet filozofowie mówili o tym, że ciało musi być idealne, wysportowane, że należy do tego dążyć. Drugim będzie Platon. Platon był uczniem Sokratesa. Sam Platon twierdził, że świat składa się z różnych materii oraz idei. Sama materia z czasem ulegnie zniszczeniu. Idee zaś będą trwać wiecznie, bo będzie się o nich pamiętało. Będą takim jakby bytem duchowym. I tutaj dochodzimy do punktu, który mówił o tym, że ciało jest materialne, a dusza nie. I ta dusza będzie trwać wiecznie. To powiedział Platon. Idąc tym rytmem, jak mnie kiedyś zabraknie, to zostanie ta idea, czyli moje lekcje, które będziecie mogli sobie kiedyś tam oglądać. Więc jakby nie patrzeć, Platon to dobry koleś. Arystoteles to jest z kolei uczeń Platona. I on z kolei był takim, powiedzmy, że bardzo głębokim badaczem. To on dał podwaliny pod naukę biologii, fizyki, logiki i wielu innych jeszcze podnauk, takich powiedzmy, że podrozdziałów w tych naukach, a sam potrafił zaklasyfikować i opisać 500 gatunków zwierząt. Arystoteles też miał swojego ucznia, ale tym będzie nasz bohater ostatniej lekcji i to jest Aleksander Wielki, Aleksander Macedoński. Jeszcze chciałbym, żebyśmy kojarzyli jednego gościa, bo być może ktoś z Waszej rodziny, być może jakiś sąsiad, być może ktoś znany Wam, będzie albo jest lekarzem. I on musiał przed rozpoczęciem swojej pracy lekarskiej złożyć przysięgę Hipokratesa. Ten Hipokrates uważany jest za twórcę współczesnej nam medycyny. Dlatego też, kiedy mówi się, że po pierwsze nie szkodzić, tylko leczyć, to jest to właśnie kwestia przysięgi Hipokratesa. I ostatnia kwestia, czyli sport w starożytnej Grecji. Dlaczego jest to takie istotne? Dlatego, że ja już też o tym mówiłem wcześniej, w poprzedniej lekcji.
Zobaczcie, mówiłem o tym, że tam był szczyt Olimp. I wspomniałem, żeby tego nie mylić z Olimpią. Olimpia to będzie miasto, polis greckie, w którym będą odbywać się igrzyska. Igrzyska olimpijskie. Ta Olimpia leży na Peloponezie. I to są niezwykle istotne kwestie, ponieważ datuje się, że pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w roku 776 p.n. Data niezwykle ważna, proszę ją zapamiętać. Od tego momentu, czy od tej pory tych pierwszych igrzysk, liczono upływające lata według kolejnych olimpiad. I teraz uwaga, bo to jest rzecz dosyć istotna. Kiedy nagrywam to wszystko, trwają jeszcze igrzyska w Paryżu, igrzyska olimpijskie. Ale niektórzy mogą mówić, że trwa olimpiada w Paryżu. Błąd. Tego proszę nie popełniać, ponieważ olimpiada to jest okres 4 lat pomiędzy igrzyskami i jest to czas na przygotowanie się sportowe do zawodów, które na tych igrzyskach się będą toczyć. To jest taka ważna kwestia, o tym też proszę pamiętać. Oczywiście w igrzyskach brali udział tylko mężczyźni, kobiety są cały czas tutaj traktowane o wiele gorzej. I tak będzie to trwać niemalże do XIX wieku. Mało tego, tutaj na trybuny wstęp mieli tylko i wyłącznie mężczyźni. Kobiety nie mogły brać udziału, ponieważ sportowcy występowali najczęściej niemalże nago albo totalnie nago. I pierwsze tak naprawdę takie zawody sportowe, które były, nazywa się pięciobojem olimpijskim. Czyli 5 różnych dyscyplin, które wchodziło właśnie w pierwsze igrzyska olimpijskie. To będą biegi i to będzie na bieg na 192 metry, czyli na długość całego ówczesnego stadionu. Będzie to skok w dal. Pierwsze skoki w dal odbywały się bardzo dziwnie, bo jak się tu przyjrzycie, mają w rękach odważniki ci sportowcy, bo myśleli, że jak będą trzymać je przed sobą, to one pociągną ich do przodu. Z czasem ogarnęli, że tak nie jest. Trzecią dyscypliną będzie rzut oszczepem. I tutaj te oszczepy były, w ogóle oszczepnicy starożytni rzucali na bardzo dalekie odległości, bo prawie 90 metrów. Czwartą dyscypliną będzie rzut dyskiem. Polegał on na wykonaniu bardzo silnego zamachu, bez obrotu, tak jak jest dzisiaj, i rzucało się takim krążkiem o wadze 6 kg, więc trzeba było być silnym. No i na końcu były zapasy. Zapasy, które wygrywał jeden zawodnik, który trzykrotnie pokonał swojego rywala. Co jest ciekawe, każdy wykonywał każdą z tych dyscyplin. Czyli nie było tak, że każda dyscyplina miała innego sportowca. Każdy ze sportowców wykonywał po kolei te dyscypliny, zapasy były na końcu, żeby nie skończyło się to jakąś kontuzją. Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach dostawali wieńce, a one miały symbolizować sławę, uznanie i ponadto od miasta, które oni reprezentowali, dostawali pieniądze, jakieś inne dobra, więc generalnie to było im na rękę. Ale to nie było nagrodą. Nagrodą było to, że o nich później poeci układali pieśni i niektórym sportowcom wystawiano pomniki. Mało tego, niektórzy sportowcy nawet mogli awansować na jakiegoś dowódcę w wojsku. Więc dało się i w ten sposób zrobić karierę. I na tym, na tej karierze, kończymy też lekcję. I na koniec wpada notatka. Macie pojęcia? Możecie zapauzować? Teraz macie postacie? No i tutaj macie daty. Na chwilkę przerwę. Zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.